Nazywam się Magda, mam 29 lat, mieszkam w Warszawie, pochodzę z Warszawy, mam męża i troje dzieci. Najpierw jak chodziłam do podstawówki, tak, to te takie podejście buntownicze nastolatka, że dosyć tej nauki, tego wszystkiego, a później jak człowiek posiedział w tej zawodówce i popatrzył, bo ja nigdy nie miałam problemu z nauką, nigdy, więc wszystkie te nowe wiadomości, cała wiedza to wchodziła po prostu na zasadzie słuchania nauczyciela, nawet nie musiałam czytać książek. I później przychodzi taka potrzeba czegoś więcej, tak? Tego chłonięcia. No z tym, że ja po prostu gdzieś tam się po drasie pogubiłam. Więc uzyskując w końcu pełnoletność i móc decydować o swoim losie, wiadomo, imprezy, towarzystwo, koleżanki i gdzieś tam te plany zeszły na bok. No i któregoś dnia obudziłam się sama, tak? I tych pseudoprzyjaciół nie było. Około półtora roku mi zajął powrót do szkoły. Zaczęłam od technikum ekonomicznego, ale ze względu na język rosyjski, który jest dla mnie czarną magią, po pół roku zrezygnowałam. W końcu trafiłam na ulicę Mińską. To jest szkoła, która zapewnia kontynuację dla typowo dorosłych ludzi w systemie zaocznym, więc zaczęłam liceum ogólnokształcące. No i pierwsza połowa fajnie, bez żadnych problemów. No a później pojawił się mój były partner, pojawiła się ciąża. W międzyczasie pojawiło się rozejście z partnerem. Ja wylądowałam w domu samotnej matki, więc ta druga, bo to było dwuletnie liceum zaoczne, więc ta druga klasa i ten cały okres przygotowań do matury to po prostu jedno z najgorszych, z którym ja musiałam walczyć ze sobą, z małym dzieckiem, z nowym otoczeniem. W międzyczasie na sam koniec, przed samiutką maturą, rozchorowało mi się dziecko na pneumokokowe zapalenie płuc. Więc półtora miesiąca hospitalizacji w szpitalu w Otwocku. I to wszystko było dla mnie straszną gehenną, bo tu presja, tutaj tą maturę człowiek chciał mieć, tutaj chore dziecko, tak? Wszyscy mówią coś ciebie za matka, a ty wiesz, że nie możesz zawalić, bo tak naprawdę nie po to się człowiek za coś bierze, żeby to teraz przerywać. Później miałam wyjechać, miałam plany, że po szkole, po maturze wyjadę, tylko właśnie potrzebne było do wyjazdu z pracą, którą miałam załatwioną, potrzebne było to średnie wykształcenie, więc chcąc to dziecko samo utrzymać i wyjść z domu samotnej matki, ja musiałam tą szkołę dokończyć. Byłam postawiona po prostu przed takim faktem, że tylko zacisnąć zęby i nie dać się i walczyć. No i ukończyłam. Udało się. I wtedy taki przyszedł moment, że trzeba zrobić coś jeszcze, tak? No i się rozejrzałam za studiami. No i dwuletnie to studium hotelarskie. W tej chwili mam skończone. Wszystko zależy od motywacji. Jak człowiek chce, ja uważam, że na dzień dzisiejszy poświęciłam się macierzyństwu, aczkolwiek nigdy nie skreślam powrotu do szkoły, tak? Bo nie wiadomo, co mi się kiedyś trafi. Być może otworzę kiedyś swój hotel i będą mi potrzebne studia wyższe, albo jakiś magistrat, czy uprawnienia do prowadzenia tak wielkiego budynku i zatrudnienia tylu ludzi, pracowników, ale na dzień dzisiejszy osiągnęłam to, co chciałam, czyli mam maturę, mam studium skończone i mam jakąś tam podstawę, że nawet jeżeli nie będzie dla mnie pracy, to zawsze mogę wrócić do tego zawodu. Gdyby była możliwość albo pojawiła się jakaś fajna szansa na podjęcie jeszcze lepszej pracy, która by wymagała szkoły, pogodziłabym z pewnością i dzieci, i szkołę. Każdy musi sobie pozwolić, tak, na jakieś tam błędy i sparzyć się. To problem polega na tym, żeby wyciągnąć wnioski. I po prostu, jeżeli już się, nawet ja nie życzę nikomu, żeby sięgnął tego dna, tak, ale jeżeli znajdzie się w takim kultowym swoim niskim momencie, miejscu, to namawiam serdecznie, żeby usiąść bez tych kolegów fałszywych, koleżanek, tak, i przemyśleć. I wtedy zdecydować, bo filozofia tej rzeczy polega na tym, żeby dojść do tego, kim się chce, jest, kim się, żeby spojrzeć na to swoje życie surowo, tak? Tylko ja, bez żadnych fajnych doradców, tak? Choć zapalimy, będzie fajnie. Tylko po prostu usiąść sam ze sobą i szczerze wobec siebie zdecydować, czy ja chcę tak żyć. Jeżeli się źle czujesz w tej szkole, to idź do innej, tak? Porozmawiaj z kimś, kto ci pomoże i podejmij. Jeżeli potrzebujesz czasu, jeżeli to jest osoba pełnoletnia, tak jak ja potrzebowałam półtora roku, też imprezowałam.
półtora roku czasu potrzebowałam na to, żeby się wyimprezować i zdecydować, że ja tak nie chcę żyć, bo ja chciałabym coś osiągnąć, a nie z dnia na dzień zastanawiać się, czy znajdę jakąś pracę, żeby mi do 10 starczyło. Ja życzę wszystkim, żeby mieli taki moment taki zastanowienia się i wtedy dobrego wyboru.